Let's come into the presence of the Lord with thanksgiving. Przyszedł do bycia Pana z dziękczynieniem dzisiejszym wieczorem. Father, we thank you. We give you Lord now. We give you praise. We give you honor. We give you adoration. Thank you for your faithfulness, your loving kindness and tenderness. Thank you, my Father and my God, for your mercy that I share upon us today. Each day you wake us up, you quicken us, and bless us with another day. We exalt you, Almighty God. We thank you, King of Kings and the Lord of Lords. We thank you. The beginning and the end, the Alpha and the Omega, the Author and the Finisher, the I am that I am, the one that makes a way where there is no way. Father, we give you praise, we give you honor, we give you adoration. We thank you, my Lord of Israel. Thank you for your grace that is showered upon us even this day. Thank you, Father, for the grace to be able to come to stand in your presence tonight. Spirit of the Holy God, we ask that you will lay help upon us, for there is the help of man. We realize that we cannot do it by our own, not by power, not by our mind, but Father, it has to be by your Spirit of God. Therefore, Father, we are asking that you will pour your Spirit upon us afresh tonight. Let the Holy Spirit come upon us afresh. Baptize us afresh with your Spirit, O Lord God. Empower us in our minds, in our thinking, in our thoughts, in every fiber and fibrin of our being. Let us experience you tonight, Spirit of the living God, that Jesus Christ alone will be glorified. We thank you, my Lord, and we exalt you, my name. Thank you, Lord and King. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Amen. Once again, I want to welcome you to tonight's prayer school. Jeszcze raz chciałbym was przywitać dzisiejszego wieczora w naszej szkole modlitwy. Like we said, every Thursday we're going to be meeting. Tak jak mówiliśmy, w każdy czwartek będziemy się spotykać. And we will pray. I będziemy się modlić. No matter the situation, no matter the circumstances. Niezależnie od sytuacji czy okoliczności. Chcemy ufać Bogu, że On nas wyposaży. Służba modlitwy nie jest łatwą służbą. Ponieważ najczęściej jest gdzieś tam z tyłu, za sceną. Wspaniali wstawiennicy są gdzieś tam z tyłu i się stawiają i robią wspaniałą robotę, a często nawet nie są zauważani. Na naszym pierwszym spotkaniu mówiliśmy o Jozuę jako arcykapłanie. Stał on w obecności Bożej. I szatan był po jego prawicy, żeby go zatrzymać. We understood from that, you know, picture in the book of that Zechariah, I think chapter 3 or so. Więc widzimy tutaj z tego obrazu z Księgi Zachariasza z 3 rozdziału. If the enemy has a legal right to rule us, że jeżeli wróg ma jakieś prawa do nas, he will try to do so. On będzie zawsze ich używał przeciwko nam. He will try to do so, no matter who we are. Niezależnie od tego, kim jesteśmy, on będzie chciał to użyć. I niezależnie od tego, jak żyjemy. Because in the realm of the spirit, everything is legalistic. Ponieważ w rzeczywistości duchowej wszystko jest takie legalistyczne. The devil is a liar to us. Diabeł jest kłamcą do nas. Because we cannot see more than what we can see. Ponieważ my nie widzimy więcej niż to, co jest przed naszymi oczami. But in the realm of the spirit, everything is open. Ale w duchowej rzeczywistości wszystko jest otwarte. So there is no way to lie. Więc nie ma tam możliwości, żeby kłamać. So if he has to accuse us, więc kiedy on chce nas oskarżyć o coś, as his name is an accuser, tak jak jego imię brzmi oskarżyciel, przed Bogiem, on będzie musiał nas oskarżyć o to, co zrobiliśmy. Because he cannot lie to God, he cannot deceive God.
ponieważ nie może kłamać do Boga i go oszukiwać. So that picture gives us an insight that even though Joshua was a high priest, there was some filthy garments. I ten obraz nam pokazuje, że mimo tego, że Jozue był arcykapłanem, on nadal miał brudną szatę. Ustaliliśmy punkty modlitwy, aby każdy z nas indywidualnie się modlić przez cały tydzień. Będziemy dostawać te punkty do naszych tygodniowych modlitw. Bo nie będziemy się modlić tylko tutaj w czwartki, jak się spotykamy, ale także kiedy wrócimy do domu w naszym osobistym czasie. Dzisiejszego wieczoru te brzemię, które mam dla nas. Będziemy czytać na początek z Ewangelii Łukasza 16 rozdziału. The book of Luke chapter number 16 paints a picture that is very painful. I ten fragment z Ewangelii Łukasza z 16 rozdziału maluje obraz, który jest taki bolesny. It's from verse 19, it's about a rich man and a man whose name was Lazarus. I czytamy tutaj o człowieku, który był bardzo bogaty, a także o Łazarzu. Więc w świecie, jak żył, ten bogaty człowiek był bogaczem. He had everything that is needed for life to sustain. On miał wszystko, co było jemu potrzebne. And Lazarus is pictured as a poor person. A Łazarz jest przedstawiony jako biedna osoba, któremu brakowało wielu rzeczy. Który musiał żebrać od tego bogacza, chociaż o jakieś okruchy z resztki ze stołu. I strongly believe that Jesus painted this picture for us to be able to understand how painful it would be. Myślę, że Jezus specjalnie zobrazował to w ten sposób, żebyśmy zrozumieli, jak bolesne to będzie. If we were to find any member of our family in hell. Jakbyśmy mieli zobaczyć którąkolwiek osobę z naszej rodziny w piekle. Because over a period of time it wasn't a problem for me. I'm born again, first of all. Ponieważ przez bardzo długi okres czasu to mnie jakby nie dotyczyło, bo jestem nowonarodzony, chwała Bogu. Jestem wypełniony Duchem Świętym, szczęśliwy z Bogiem i szczęśliwy z tym, co Bóg robi wokół mnie. Ale mam rodzinę, mam znajomych, ale ta rzeczywistość tego, że oni idą po prostu do piekła, nie była dla mnie problemem. Przez taką modlitwę, tak, Ewangelii, że tam mogłem się modlić, aby inni też mogli się modlić ze mną o przyjęcie Jezusa. Ale to nie był dla mnie tak naprawdę problem. Nie widziałem tego jako potrzebę. To te modlitwy z nowonarodzonymi osobami, to było jako, czułem się jako pastor, który robi coś dobrego, miłego. Nie pamiętam siebie, kiedy się modliłem, o Boże, proszę Cię, zrób coś dla tej mojej rodziny. Modliłem się, Boże, dotknij ich. Albo przynajmniej oni są już dorośli. Słyszeli Ewangelię. But in this picture, in this chapter of Luke 16 from verse 19, Jesus paints a very painful picture. Ale to jest w tym fragmencie w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale od 19 wersetu Jezus maluje bardzo drastyczny obraz. The rich man died and Lazarus also died. Ten bogaty człowiek umiera i Łazarz też umiera. And Lazarus went to the bosom of Abraham, according to the story. I Łazarz poszedł na łono Abrahamowe, zgodnie z tym, co jest napisane. A ten bogaty człowiek poszedł do piekła. And there was so much of
I tam było tak wiele bólu, cierpienia. Pewnie czytaliście o piekle i to nie jest temat, o którym byśmy chcieli cały czas rozmawiać. Ale prawda jest taka, że to jest rzeczywistość. I tutaj czytamy w tej historii, że ten bogaty człowiek mówił, że było tak tam okropnie, że prosił kogoś, żeby namoczył palec w wodzie i chociaż kroplę wody dał mu na usta. I jest to tak obrazem napisane, że wiedzieli, kto jest kim, mogli się poznać. Rozpoznawali siebie w tym jakby po śmierci. And so that was not possible. To nie było. Niestety ta jego prośba nie mogła być spełniona, to nie było możliwe. I Biblia nam mówi, że to było niemożliwe, ponieważ między niebem a piekłem jest wielka dziura i tam przepaść i nie ma możliwości przejścia z jednej strony na drugą. So the rich man is contented that there is nothing that can be done to solve his problem where he is. I bogaty człowiek zdaje sobie sprawę, że znalazł się w miejscu, gdzie nie jest w stanie rozwiązać problemy tych, które ma, w tym miejscu, w którym się znajduje. Więc wypowiedział swoją drugą prośbę. Jeżeli to by było chociaż możliwe, żeby on poszedł i powiedział swojej rodzinie, ponieważ w miejscu, w którym się znajdował, nie chciałby, żeby ktokolwiek z jego rodziny się znalazł w tym samym miejscu, co on. I niestety ta jego prośba też była odrzucona. To mnie jakby obudziło. Potrzeba, że jest potrzeba, abyśmy się modlili o zbawienie dla naszych rodzin. Ten taki bardzo wielka potrzeba. Because this man is in hell, but he still was not satisfied that his members of his family could come down. Ten człowiek był w piekle, a nadal myślał o tym, że bardzo nie chciałby, żeby jego rodzina znalazła się w piekle. Chciał coś zrobić. None of the things that he wanted to do was possible. Nic, cokolwiek miał w zamiarze zrobić, nie było możliwe. And the Bible says in the next two chapters, Jesus spent another picture where it is what we're doing tonight. I w następnych dwóch rozdziałach Jezus maluje obraz tego, co robimy dzisiaj. The name of this guy is Zacchaeus. I imię tego człowieka to Zacheusz. His name has a very beautiful meaning, but his life was not beautiful. Jego imię ma piękne znaczenie, jego imienia jest piękne, ale jego życie nie było piękne. He was short in nature. On był niskiego wzrostu. Very short. Bardzo niskiego. He couldn't see Jesus. Nie mógł zobaczyć Jezusa. The Bible says he went to climb a sycamore tree. Biblia nam mówi, że wszedł na drzewo sykomory. Zacchaeus had wives and had children. Zacheusz miał żonę i prawdopodobnie dzieci. Ale wierzę, że ten proces, który zajął jemu, żeby opuścić dom, dojść do drzewa i wyjść na drzewo, też angażował jego rodzinę. Prawdopodobnie wyszedł do pracy, tak jak zawsze. I prawdopodobnie możliwe, że jego żona myślała, że on jest w pracy. Zacheusz był bardzo popularny. Ponieważ zbierał podatki i ludzie go nie był celnikiem i ludzie go nie lubili.
oszukiwał na tych podatkach i przez to stał się bogaty. So he was not liked by the community. Więc cała społeczność go nie lubił. But there is something about it. Ale jest jedna rzecz, jeśli chodzi o Zacheusza. Nie pozwolił na to, żeby jego wzrost zatrzymał go, żeby zobaczył Jezusa. Nie wiem, jak długo siedział na tym drzewie. Nie wiem, może pojechał tam bardzo, poszedł wcześniej rano, jeszcze wrócił do pracy. Gdzieś tam daleko zaparkował. Zanim tam wszyscy dotarli, on już był na czubku drzewa. I ja myślę, że niektórzy wiedzieli, że on tam siedzi na tym drzewie. I pewnie myśli, o, w końcu Bóg odpowiedział na naszą modlitwę. Przez te wszystkie podatki, które nam zabrał, po prostu oszalał. I widzieli go siedzącego na tym drzewie. Ale on na to nie zwracał uwagi. I Biblia nam mówi, że kiedy Jezus przechodził, wiedział, że on tam siedzi. Powiedział tam bardzo ważne zdanie. Zacheuszu, zejdź tu. Ponieważ dzisiaj zbawienie przyszło do ciebie i do twojego domu. Ja chcę zbawienie dla nas i dla naszych rodzin. To jest pragnienie Boga. Zbawienie dla nas i dla wszystkich w naszych domach. To jest możliwe. Tylko potrzebujemy tej strategii, jaką obrał Zacheusz. Żeby zostawić wszystko, co jest naszą strefą komfortu. Zapomnieć o tym, o naszej osobowości. I zapłacić tą cenę za zbawienie. Przez to, że się wdrapiemy na to drzewo. Dzisiejsza sesja to jest to wspinanie się na drzewo, żeby modlić się o nasz dom. Żeby modlić się o nasze ciotki, wujków, braci, sióstr. Żeby modlić się o każdą osobę, z którą jesteśmy w relacji, którą znamy. Ludzi, których kochasz i których lubisz, ale którzy nie są zbawieni. Ja mam przyjaciół, którzy nie są zbawieni, nie są narodzeni na nowo. Mam kuzynów, którzy nie są narodzeni na nowo. Lubię ich. Ale nie mogę się pogodzić z tą myślą, że pewnego dnia oni znajdą się w piekle. Dlatego ta dzisiejsza sesja jest bardzo ważna. Więc chciałbym, żebyście otrzymali to brzemię do waszych serc. Myślcie o tym bogaczu i o Łazarzu. Tę jedyną prośbę, jaką miał. O to tylko, żeby ktoś poszedł i powiedział do jego rodziny, żeby się zmienili. Powstajmy i powinniśmy nasze We bow before you, O King of Kings, and never will not.
tonight concerning our brothers and sisters. Lord, our cousins, our uncles, our aunties, those whom we are related by blood. Lord, we ask it for salvation in our bloodline, for God, that our bloodline will be redeemed. Father, Lord, you save us, you deliver us, O God. Father, Lord, O Son, and our Sakai, and our Tayyid, and our make up to stand and our name, brother, O Son. But we pray in the name of Jesus Christ, O Christ. We stand in the cup tonight, O Lord God. We stand in the cup in mortality, and we stand in the cup tonight concerning our family. Lord, the salvation that comes from you. Father, Lord, O Son, and our Tekaya, O Shikaya, Rekaya, O Shantaya, Madei, Izakaya, O Son, and our salvation that comes from you, O God. Salvation that comes from you, O God. Father, Lord, you sent us that your salvation has come to you and your household. Father, I'm asking that the same salvation will come to me and my entire household. Lord, I bow my knees before you, O God. I pray in the name of Jesus Christ, O God, that salvation will come to us, will come to our household, that the reality of the salvation that is in the blood of Jesus Christ, the power that is in the blood of the Lamb, that was shed on the cross of Calvary. Father, let salvation come, O God. Father, we pray for my uncle. We pray for our aunties. Lord, we stand in the gap tonight. We intercede tonight, O God, that salvation, the true salvation, that which we have experienced, Lord, will become a reality in the life of our children. Lord, our children will be saved. Our grandchildren will be saved. Our 10th generation will be saved. Lord, we pray in the name of Jesus Christ. Lord, we're standing in the gap tonight. And we pray by the power of the Holy Spirit tonight that salvation will become a reality in our lives, O God, as it is in us, as we enjoy salvation, as we enjoy to worship you, as we enjoy to sing praises unto you, as we enjoy to give you glory and honor. Father, we pray in the name of Jesus Christ tonight. That we intercede and we stand in the gap, that salvation will come to us, O Lord, in the name of Jesus. Salvation will come to us and our entire household, in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. A prayer point number one says, Lord, just as you sought out Zacchaeus and called him by name, seek out and encounter every member of my household. May they have a life-changing encounter with you, leading to true repentance and salvation. Let us pray that prayer. Take a minute to pray that prayer. Say, Father, in the name of Jesus. Panie, tak jak szukałeś Zacheusza i zawołałeś go po imieniu, szukaj i spotka się z każdym członkiem mojej rodziny. Niech każdy z nas doświadczy spotkania z Tobą, które przyniesie prawdziwą pokutę i zbawienie. As you sit out in an encounter that Zacchaeus, Father, we pray in the name of Jesus Christ of Nazareth, that you will seek out each member of our household, wherever they are, and they will experience true salvation tonight. Father, Lord,
war, you appeared to Saul on the way to Damascus. And Saul was saying, Father, we pray tonight, whatever is on death, that salvation will come to our household. Whatever you will take, that salvation will come to the members of our family. We pray tonight in the name of Jesus. Lord Jesus, seek out an encounter every member of my household. May they have life-changing experience, O God. May they have life-changing encounter with you, God, that will lead to true repentance in the name of Jesus. Father, Lord, if you want some of the members of your family, mention them by name. Mention them by name. You can call Uncle Jones. You can call Auntie Elizabeth. You can call them by name and pray for them tonight. May God answer your prayer tonight. May God answer your prayer tonight. Your family, your household, let them experience, oh God, salvation in the name of Jesus. May they experience salvation. Father, we pray in the name of Jesus that they will experience you, God. They will experience you. See my Lord, go to Santa Yaba. Mate curiosity. In the name of Jesus. Prayer point number two. Pray for the heart of purity and innocence. Heavenly Father, let the meaning of the name Zacchaeus, pure and innocent, become a reality in my life and the lives of my family members. Purify our hearts, cleanse us from all sin, and restore us to the innocence, to your innocence through Christ Jesus. Drugi punkt naszej modlitwy to jest modlitwa o serce czystości i niewinności. Ojcze Niebieski, spraw, aby znaczenie imienia Zacheusz, czysty i niewinny, stało się rzeczywistością w moim życiu i w życiu członków mojej rodziny. Oczyść nasze serca, oczyść nas z wszelkiego grzechu i przywróć nam Twoją niewinność przez Chrystusa. Chcę, żebyście teraz przyjrzeli przed Ojcze, aby oczyścić Wasze serca. Módlcie się. Prayer point number three says, pray for the salvation of the entire household.
Lord, just as salvation came to Zacchaeus and his entire household, I pray for the salvation of my family. Let your grace extend to each person in my household, bringing everyone to the saving knowledge of Jesus Christ. Kolejny punkt modlitwy to jest modlitwa o zbawienie dla całej rodziny. Panie, tak jak zbawienie przyszło do Zacheusza i jego całej rodziny, modlę się o zbawienie mojej rodziny. Niech Twoja łaska dotrze do każdej osoby w moim domu, przyprowadzając wszystkich do poznania zbawienia w Jezusie Chrystusie. We have an example in the Word of God. Salvation came to Zacchaeus and in the entire household. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Father, we pray for every member of our household, my children, Lord Jesus Christ, let salvation that is in eternity. Let God shut down the Zacchaeus. Father, let salvation and eternity. Let the salvation that is true, you make us that is real. Father, Lord, not just religion, not just religiosity, not just churches. Father, Lord, let salvation, true salvation, salvation that is by the blood of Jesus, salvation that is by true repentance. Come to my children, come to my household, come to make my family. Lord, tonight I stand on the ground, and I pray in the name of Jesus, Holy Spirit of the living God, let salvation become a reality in my household. Lord, let that get on me, that members of my household, members of my relatives, Lord, they will lift up your hands in the house of the Lord, and they will worship you in spirit and in truth. Father, I stand in the gap tonight, concerning them tonight, by the Spirit of the living God, in the name of Jesus Christ, Holy Spirit of the living God, let your grace extend to my family, in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Prayer point number 4. It's a prayer for the heart of generosity and justice. Father, like Zacchaeus, who was moved by the to make restitution and practice justice after the encounter with Jesus, let my family be known for generosity. Let my family be known for righteousness. Let my family be known for justice. Transform our heart to reflect our character in our actions. That means that let the repentance in my family bear fruit. Let there be a fruit of repentance. I don't just want us to go to church. I want them to be real believers and real brothers and sisters. Father, let there be a fruit of repentance in my family. Let's pray in the name of Jesus Christ. Ojcze, kolejna modlitwa o serce hojności i sprawiedliwości. Ojcze, tak jak Zacheusz został poruszony do zadośćuczynienia i sprawiedliwości po spotkaniu z Jezusem, spraw, aby moja rodzina była znana z hojności, aby była znana z prawości, aby była znana z sprawiedliwości. Przemień nasze serca, aby odzwierciedlały Twój charakter w naszych czynach. Nie chodzi o to tylko, żeby ktoś przychodził do kościoła, ale żeby szczerze pokutował i szedł za Bogiem, żeby działał dla Niego. Amen. Let's pray that prayer. Father, in the name of Jesus, we stand in the name of God, in the name of our Lord Jesus Christ. Lord, we come ourselves into your mighty hand. Lord, we don't just want our family to be saved. We want them to live out the life of the true believer. We want them to be lights for their conviction. We want our offices to reflect the kingdom of God. We want our families to reflect the kingdom of God. In the name of Jesus Christ, Lord, we stand the man to be blessed. None of our relatives, none of our family shall be lost, but they shall be born again. They shall be filled with the Holy Spirit. And they will live the life that glorifies you. Why they can they seek out of Shabbat? They promise you, the Holy Spirit of the living God.
person, that people will know and see him as a true example of believers in this present world, in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Last prayer comes and pray for the alignment with God's purpose. Lord, you came to seek and save the lost. Your purpose is for the entire household to be saved and aligned with your kingdom. Help us fulfill your purpose in our lives by living as witnesses to your saving grace and sharing the message of salvation to others. Modlitwa o zgodność z Bożym celem. Panie, przyszedłeś, aby szukać i zbawić to, co zginęło, a Twoim celem jest, aby całe rodziny były zbawione. Amen. I zgodne z Twoim królestwem. Połóż nam wypełniać Twój cel w naszym życiu, żyjąc jako świadkowie Twojej łaski zbawienia i dzieląc się przesłaniem zbawienia z innymi. In the name of Jesus. Father, we pray to you that our life will align with you. We will not live this life just like that. We will live according to your purpose. You save us and you will save our entire household. And Lord, we pray for our lives to align, to be in tune, to align to your purposes, Lord, for saving our lives. In the name of Jesus, thank you, my Father. Thank you, my Lord. In Jesus' name. Let's join our hands together. Let's come. We want to pray. This is also our family. This is all, this church is also our family. I want every one of us in the church to be born again. To experience God. If all of us here are filled with the Holy Spirit, living a life that glorifies God, the presence of God is going to be strong. When people come in here, they will experience God. I want us to pray that prayer. Father, in the name of Jesus Christ, every one of us in this family, in this church family that is not saved, tonight we stand in the gap. In the name of Jesus, we pray for that brother. We pray for that sister. We pray for that family. Every one of them that is struggling. In the name of Jesus, let the power that is in the blood of Jesus, let the salvation that we have experienced, Lord, become their portion. In the name of Jesus, let every member of this household of faith be saved in the name of Jesus. In the name of Jesus, we intercede for the women. We intercede for the men. We intercede for the children. Father, in the name of Jesus, let salvation come to the household of faith. In whose time, in the name of Jesus, let the reality of the power of God be experienced by every man and woman in this household of faith. In the name of Jesus, we pray in the name of Jesus. Holy Spirit of the living God, touch that woman. Touch that man. Touch that boy. Touch that girl. In the name of Jesus, let salvation become a reality. In the name of Jesus, let there be fruits of repentance. Let there be fruits that they are born again. Let there be fruits in the name of Jesus. Let their life
be a light to every generation, to your neighbors, to the at the place of work. Let their salvation not be hidden. Let their salvation affect others in the name of Jesus. We pray for the salvation of every member of this church in the name of Jesus. Father, no one in this church will go to hell. No one that we fellowship together. No one that we sing together. No one that we share in faith together. From this assembly, we go to hell. In the name of Jesus, we pray for the salvation of every member of this family. In the name of Jesus, we are standing tonight, and we say, whatever is the enemy using against them, try to hold them so that they will not prosper in their faith, they will not prosper in their salvation. Father, in the name of Jesus, we break it tonight. We break it tonight. Open your mouth and begin to pray. Let's pray for our brothers and sisters in the church. Father, in the name of Jesus Christ, we join our hands together. We want a change in this church. We want salvation in this church. We want people to be born again. We want people to be filled with the Holy Spirit. We want people to experience what we experience. We want the love of God. The love of God for the Lord. In the name of Jesus, we stand in the gap tonight. And we pray for everybody in this assembly and in our family. This is the family of Jesus Christ. In whose Father, we pray in the name of Jesus that salvation will come. Salvation will come to every member of this family. In the name of Jesus. We thank you, Almighty God. We thank you, King. We thank you, Lord of God. We thank you, Jesus, Lord of God. Thank you, Almighty God. Thank you, Lord of King. Thank you, ancient of kings. Thank you, Father, for the salvation. This Sunday is going to be different. Father, Lord Jesus, men will encounter you. Women will encounter you. Children will encounter you. You will reveal yourself in their eyes, O God, in the name of Jesus. Father, Lord Jesus, we stand in the gap, they come up, Shandai. Babe, get the seed out of our cattle, see out of our city. They run up to the Shandai. While we are praying for the salvation of our church, O God, salvation, O God, in our church, O God, salvation to every member of this house, O God. Lord, the name of Jesus. There will be what are changing. Their lives will be changed. Their situations will be changed. Their circumstances will be changed. In the name of Jesus. Lord Jesus. Ah, Sunday, the Lord will be saved. Babe, come to say it. They come to Shantay. We are free and we declare. In the name of Jesus. Everyone is saved in that. Everyone is sanctified. Everyone is filled with the Holy Ghost. Everyone is walking in God. Everyone is walking in power. Everyone is walking in the anointing. This is the house of God. We make that declaration that everyone is saved. Everyone is sanctified. Everyone is born again. And the power of the Holy Ghost in the name of Jesus. Santa Rabakata. The devil will not hold us back. The devil will not hold us back. Our body will be held back. Every member of this household, Lord, our spirit, salvation, that is the reality from God. Salvation that is real. Salvation that is real. In the name of Jesus, our church is the church of God. Our church is the church of authority. Our church is the church of the saints. People are saved and born again sanctified in the name of Jesus. Thank you, Lord.
Father, for salvation has come to our church. And therefore, we pray that salvation that has come to the church in Muska, that Muska will be saved this time. As salvation comes to this church, let the city of Muska receive that salvation. Our church is saved, and the household of Muska is saved. In the name of Jesus, let us pray for Muska. Salvation in Muska. May our women born again. May our women come to church on Sunday. Father, we pray for every household in the city of Muska. Lord, salvation for every household. I am the Lord. Salvation for every member of the household. For every family in Muska. So he's just going to read that confessional prayer, the one in Polish. The one you said the second. Let's get the second part of the combination. Mm-hmm. Then we will read in Polish and we will repeat after that as our confession. Ojcze Niebieski. Ojcze Niebieski. Przychodzę dzisiaj do Ciebie. Przychodzę dzisiaj do Ciebie. Pokornie stając w Twojej obecności. Pokornie stając w Twojej obecności. Dziękuję Ci za Twoją miłość i miłosierdzie. Dziękuję Ci za Twoją miłość i miłosierdzie. I wyznaję, że jesteś Bogiem. I wyznaję, że jesteś Bogiem. Który mnie widzi. Który mnie widzi. Który zna mnie po imieniu. Który zna mnie po imieniu. I który woła mnie do siebie. Który woła mnie do siebie. Tak jak zrobiłeś to z Zachariuszem. Tak jak zrobiłeś to z Zachariuszem. Panie, szukałeś go pośród tłumu. Panie, szukałeś go pośród tłumu. I spojrzałeś poza jego grzechy. I spojrzałeś poza jego grzechy. Jego słabości. Jego słabości. I osąd innych ludzi. I osąd innych ludzi. W taki sam sposób. W taki sam sposób. Wiem, że Ty szukasz mnie. Wiem, że Ty szukasz mnie. Nawet gdy zawodzę. Nawet gdy zawodzę. I wołasz mnie. I wołasz mnie. Oraz mój dom. Oraz mój dom. Do głębszej relacji z Tobą. Do głębszej relacji z Tobą. Panie Jezu. Panie Jezu. Proszę o boskie spotkanie z Tobą. Proszę o boskie spotkanie z Tobą. Tak jak spotkałeś Zachariusza. Tak jak spotkałeś Zachariusza. I przemieniłeś do jego życie. I przemieniłeś jego życie. Modlę się. Modlę się. Abyś spotkał mnie. Mnie. I każdego członka mojej rodziny. I każdego członka mojej rodziny. Osobisty i przemieniający sposób. Otwórz nasze serca. Otwórz nasze serca. Aby usłyszeć Twój głos. Aby usłyszeć Twój głos. Odpowiedzieć na Twoje wezwanie. Odpowiedzieć na Twoje wezwanie. I doświadczyć pełni. I doświadczyć pełni Twojej miłości. Niech to spotkanie doprowadzi do prawdziwej pokuty. Abyśmy odwrócili się od wszystkiego. Abyśmy odwrócili się od wszystkiego. To oddziela nas od Ciebie. To oddziela nas od Ciebie. I w pełni przyjęli zbawienie. I w pełni przyjęli zbawienie. Które oferuje.
Niech nasze życie przepełnia radość Twojego zbawienia. I obfitość życia, którą obiecujesz. Ojcze, pragnę, aby nasze serca odzwierciedlały czystość i niewinność, które są w Tobie. And there's a psalm. Shall I read the psalm? No. Panie, przyszedłeś, aby przynieść zbawienie Zachariuszowi. I jego całej rodzinie. Wierzę, że to Twoja wola, aby cała moja rodzina była zbawiona. I opieram się na obietnicy z dziejów apostolskich 16:31, która mówi: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Dziś ogłaszam tę obietnicę nad moją rodziną. Proszę, aby Twoja łaska i miłosierdzie sięgnęły każdego członka mojego domu. Przyciągając ich do Ciebie. Niech Twój Duch Święty działa w ich sercach. Otwierając ich oczy. Na prawdę Ewangelii. I prowadząc ich do poznania zbawienia w Jezusie Chrystusie. Panie, ogłaszam, że nikt w mojej rodzinie nie zginie. Modlę się, abyś zmiękczył wszelkie zatwardziałe serca. I usunął wszelką duchową ślepotę. Która mogłaby przeszkodzić mi w zobaczeniu światła Twojej prawdy. Tak jak wezwałeś Zachariusza, aby zszedł z drzewa, zaprosiłeś do jego, zaprosiłeś się do jego domu. Proszę, abyś wszedł do naszych serc i zamieszkał z nami. Niech mój dom będzie miejscem, w którym odczuwa się Twoją obecność. Gdzie Twoje słowo jest czczone. I gdzie miłość Twoja obficie panuje. Niech moja rodzina będzie świadectwem Twojej łaski. I niech żyjemy w sposób, który przynosi chwałę Twojemu imieniu. Ojcze, proszę, o serce pełne hojności i sprawiedliwości. Tak jak to, które dałeś Zachariuszowi. Mojego spotkania z Jezusem. Przemieniłeś go z człowieka, który brał od innych, człowieka, który przywraca i hojnie dał. Modlę się o tę samą przemianę w moim życiu i w życiu członków mojej rodziny. Pomóż nam być ludźmi, którzy są nie tylko w Twoich zasobach, ale także w czasie miłości i przebaczenia. Niech praktykujemy sprawiedliwość i prawość we wszystkim, co robimy, odzwierciedlając swój charakter we wszystkich aspektach naszego życia. Panie, masz cel. Dla każdego z nas. Przyszedłeś, aby szukać
i zbawić to, co zginęło. I zbawić to, co zginęło. A Twoim pragnieniem, a Twoim pragnieniem jest, aby całe rodziny, aby całe rodziny były zbawione, były zbawione i zgodne z Twoim królestwem. I zgodne z Twoim królestwem. Modlę się, aby moja rodzina, kroczyła w pełni Twojego celu. Dla nas. Uzgodnij nasze serca. Swoją wolą. I pomóż nam żyć. Jako świadkowie Twojej łaski zbawienia. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej dobroci. A my bądźmy wierni. Wdzielmy się. Przesłaniem zbawienia. Z innymi. Wyposaż nas. Abyśmy byli Twoimi rękami. I stopami. Pokazując Twoją miłość światu. Który tak bardzo się potrzebuje. W końcu Panie. Całkowicie oddaję moją rodzinę. I moje życie Tobie. Ufam w Twoją moc. Aby zbawiać. Odnawiać. I przemieniać. Dziękuję Ci za to. Co już uczyniłeś. Z wiarą czekam. Na wypełnienie. Wszystkich Twoich obietnic. Ogłaszam, że ja i mój dom będziemy służyć Panu. Niech Twoje imię będzie uwielbione w naszym życiu. A Twoje królestwo niech przyjdzie. I Twoja wola niech się spełnia w nas. Teraz i na zawsze. W potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. Modlę się. Amen. It's about, when we sound so long in Polish, it's about, you know, for 10, 15 minutes confession. This is from my own record of praying for my family. Bless you. Thank you.